Cześć, jestem Reves, a to jest Zagrajmy w Cyberpunk. Wszystko ok? Sprawdź konto. Zaokrągli się ładnie za parę minut. Polecam się. Ale to chyba Rogue powinna mi zapłacić. Jesteś w porządku. Masz coś ekstra. Jedziemy. Dobrze poszło. Chodź, napijemy się. No dobra, to idziemy szybko, 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 babo, bo ja nie mam czasu na pierdzielenia. Stryci zadowoleni. To dobry dzień dla pana Palmer. Dzień się nie skończył. Może czymś mnie jeszcze wkurzysz. Hej, Noah. Hej. Interesy czy nowi znajomi? Zgadnij. U ciebie wszystko gra? Kręcili się tu jeszcze? Rafeni? Nie, od tamtego razu cisza. Kiedyś wrócą, ale nie takich sukienkotów tak najpa przetrzymała. Co podać? Dwa brozety. Co właściwie było w tej paczce dla streetów? Nie widziałaś? Baloperidol, jakieś prochy dla cyberpsotoli. Handlują tym? No, sprzedają towar czarnym klinikom i Reaperdokom, z którymi mają układy. No to co? Za ten twój wóz. Dzięki za wszystko. Wspólniczko. Jeszcze jedno, proszę. Dzięki, Noah. Daj znać, jakbyście jeszcze czegoś potrzebowały. No dobra, teraz moja kolej. Co z Andersem Hellmanem? Mam już wstępny plan, ale muszę się z tym wszystkim przespać, okombinować, potem ustalimy szczegóły. W sumie najlepiej byłoby tu wynająć pokoje. Stąd będziemy mieć bliżej. Zabrałybyśmy się do roboty koło północy, żeby się nie rzucać w oczy. Pasuje? Dobry pomysł. Tak zróbmy. No to wszystko ustalone. No a weźmiemy dwa pokoje na tę noc tylko. Idę się przespać trochę. Do zobaczenia później. No dobra, to idziemy do pokoju. Zobaczymy, co się stanie się. Pewnie nas wykiwa, jak pójdziemy spanko. Dobra, elo, tutaj strażak jakiś. Strażak, szam. Dobra. Jest tu jakaś skrytka, maybe? Maybe baby? Przyjrzyj się w lustrze. No, mogę być twarz, jeżeli coś. No ładnie wygląda ta nasza locha. Dobra. Okej. Okay. Bez kitu. Fajnie wygląda ta nasza lożka. Fajną dupę, żebym zrobił jako postać, nie? Okej. Okay. Nazywam się Dakota Smith. Jeśli będziesz szukać zleceń w okolicy, znajdziesz je u mnie. Jestem V. Dzięki za informację. I pamiętaj, tutaj jest inaczej niż w mieście. Uważaj na siebie. W pobliżu miejsca pani pobytu znajduje się jeden z moich zaginionych pojazdów. Jasne. Cześć. Hej, sprawdzałam zawieszenie. Hydraulika musi być sprawna, czeka nas niezła przejażdżka. Jak się spało? Znośnie. Wykombinowałaś coś w sprawie Hellmana? No jasne. Popatrz. No to opowiadaj. Ten klucz to jesteśmy my, nie? Przecinak to AV-ka, a śrubokręt to miejsce, w którym AV-ka powinna zaryć w piach.
Na pewno się zastanawiasz, jak ją zmusimy do lądowania. Twoim działkiem. Działko się przyda do czego innego. Ten kaliber nie przebije pancerza u takiego kolosa. Zrobimy inaczej. Zaciskacz. To jest nasze rozwiązanie. Elektrownia mikrofalowa. Elektrownia mikrofalowa. No tak. Włamiemy się do niej. Na razie nieźle. A potem co? A potem walniemy w AV-kę impulsem EMP. Oczywiście. Jak tylko znajdzie się w zasięgu, doprowadzimy do wyładowania elektromagnetycznego. To jej wysmaży całą elektronikę. W ten sposób wyłączymy jej silniki. W ten sposób wyłączymy wszystko. Napęd, systemy nawigacyjne, komunikację. Nie jesteś zbyt dużą optymistką? Nie mamy pewności, że oni przelecą nad elektrownią. Nie mamy i nie musimy. Zobaczysz. Czeka nas ostra jazda, ale nie pożałujesz. No dobra, to jedziemy. Super. Wsiadaj szybko, bo zimno jest. No faktycznie zimno się robi na dworze, kurde blaszka. Jedziemy, szybko, szybko. Bo odcinek... Kto jest właścicielem tej zając ucieknie. Rząd czy jakaś korporacja? A to jakaś różnica? Myślisz, że kto pociąga za rządowe sznurki? Zastanawiam się tylko, komu za chwilę nadepniemy na odcisk. Rozejrzyj się. Zasada jest prosta. Jeśli coś widzisz, to należy to do korporacji. Lubisz zadzierać z korpami, co? Myślisz? Chociaż nie. Poprawka. Rogue, Nash, Rafeni... Chodzisz na grząski teren, V? Ty po prostu lubisz zadzierać z każdym. W takim razie to chyba bardzo dobrze, że jestem po twojej stronie, co? A tak z innej beczki. Najdziwniejsza rzecz, jaką przewoziłaś, to... A co? Gramy w 20 pytań? No powiedz. Zastępca dyrektora finansowego Kaukazu. Byłaś jego szoferem? Jechał w bagażniku. Martwy. Martwy? Długa historia. Może kiedyś ci opowiem. Nie da się przyspieszyć tej podróży? Dojeżdżamy do Tamy. Tu robimy krótki przystanek. Okej. Skalibrujemy cię zwierzyczką. Będziesz mogła obsługiwać działko. To nam da większe szanse w razie czego. No spoko. Podepnij się tutaj. Jak mam się podpiąć? Normalnie osobistym? No a jak? Tylko uważaj na wtyk. Czasem nie łapię. Wpięte. Chwilka. Diagnostyka musi przejść. Cholera, błąd wyskakuje. Dziwne. Obejdę to. I w ten sposób panam za chwilę pozna John'ego Silverhanda. Na jakimś, kurwa, wygwizdowie. Gratuluję. Ej, ty masz chyba zawirusowany implant. Ten w karkowym. Wiem, ale nie ma się czym przejmować. To nic groźnego. Może dla ciebie. Ale soft tego wozu ma tylko podstawowe zabezpieczenia. Jeśli to coś zaawansowanego... Nie bój się. To nic przesadnie zaawansowanego. Ale kurwa śmieszne. Ty lepiej zajrzyj do jakiegoś Reapera, jak już będzie po wszystkim. Dobrze, mamo. Okej, jedziemy z tym. Widzisz ten szajs tam? Puść w to krótką serię. Ja się zajmę kalibracją. Dobrze. Dawaj następny cel. Pojedynczym. Okej, jeszcze jeden. Ciągłym teraz. W porządku, kończymy to. I co? Nie było tak źle. Kalibracja spoko, ale przydałaby ci się aktualizacja softu. Skaner, kontroler, jakieś dwie generacje do tyłu. Lepsze rzeczy można dostać na kabuki za pół darmo. Pomogę ci, jakby co. Dobra, dobra, ważne, że działa. No i gdzie ta elektrownia? Zaraz zobaczysz. Znam miejsce, z którego będziemy mogli się rozejrzeć. Tylko się upewnię, czy okolica jest czysta. Sabotaż korporacyjnej elektrowni, atak na korporacyjny transport, porwanie korporacyjnego chujka. Odmieniasz słowo korporacyjne przez wszystkie przypadki, czy do czegoś zmierzasz? Zaczynasz przypominać mnie sprzed 50 lat. Brakuje ci tylko charyzmy i dużego kutasa. Może jednak się dogadamy.
Może coś w tym jest. To, co się stało, musi jakoś na nas wpływać. Jesteś do mnie bardziej podobna, niż ci się zdaje. Wkrótce się o tym przekonasz. Ale to działa w obie strony. Może to ty upodabniasz się do mnie? Nie sądzę. Okej, fajnie, że Johnny jest tutaj mielony z nami. Wszystko w porządku. Żadnych patroli w okolicy. Patrz, to wielkie to kolektor. A widzisz te anteny? Każda zbiera mikrofale z satelit na orbicie. Potem to jest przetwarzane na energię. Ale anteny ciągną się wzdłuż całej międzystanówki. Myk polega na tym, że one są ze sobą połączone. Wystarczy rozregulować kolektor, a reakcja łańcuchowa załatwi resztę i każda z nich wyemituje silny impuls EMP. Ta AV-ka wleci jak mucha w sieć. Musimy tylko jebnąć impulsem w odpowiednim momencie. No to złapmy ją. Jak dotrzemy do elektrowni, ja zainstaluję obejście dla detonatora, a ty przeciążysz systemy. Przeciążanie systemu brzmi jak coś, co chciałabym teraz zrobić. Ale to nic skomplikowanego, mam nadzieję. Po prostu ustawisz wszystko na maksa. 11 na 10, jasne, zrobi się. Co teraz? Musimy poczekać. Ruszymy tak, żeby zgrać wjazd do elektrowni z lotem AV-ki. Jasne. Zbieramy się. No dobra. Brałaś już kiedyś udział w takiej akcji? W zestrzeleniu AV-ki? Sama? Nie. A co? Elektrownia mikrofalowa, impuls, sieć. Nieźle ty wszystko wykombinowałaś. Szacun. Dzięki. To kwestia sposobu myślenia. Potrójne R. Potrójne R? Rekonesans, reakcja, realizacja. Jest tak. Za cokolwiek się bierzesz, robisz trzy rzeczy. Najpierw orientujesz się, czym dysponujesz i z czym musisz sobie poradzić. Rekonesans. Potem opierasz cały plan na tych dwóch zmiennych. To reakcja. No i w końcu realizujesz plan. Proste. Jednym słowem, rozgryzłaś życie. Żebyś wiedziała. Potrójne R. Niczego ci więcej do szczęścia nie potrzeba. No, może z wyjątkiem zimnego browara. A co jeśli coś pójdzie nie tak? No kurwa, to improwizujesz. A co myślałaś, że właśnie ci sprzedałam niezawodny sposób na sukces? Powiem tak, prawie się nabrałam. Wi, rozbrajasz mnie czasem. Dobra, pomijam podróż oczywiście. Dobra, zaraz będziemy na miejscu. Pamiętaj, robimy wjazd, rozpierdalamy system i zjeżdżamy stamtąd. No dobra. Trzymaj się, może szarpnąć. Przygotuj się. Okej, jestem gotowa. Okej. Du. Zajmę się nimi. Dobra, pik. Na to strzelają. Robię co mogę, no. Pikam. Wystarczy. To wszystkie? Mhm, pod warunkiem, że się pośpieszymy. Bum. Znajdź panele. Ja podpiszę. Dobra, szybko. Szybko. No mówię, szybko. Klik. Przeciąż. Kurwa. Wszystko na maksa. 哎呀呀呀呀 laska. Spokojnie, tylko spokojnie. Dobra. Cholera panem, nie wiem czy nie przegięłyśmy. Przeżyjesz. Mówisz? God damn it. Uciekajmy. Widzisz to? Wszystko mruga jak pojebane. Chciałaś na maksa, to masz na maksa. Zajebiście. Ale lepiej stąd zjeżdżajmy, bo nas usmaży. Spierdalajcie stąd, zanim coś się stanie z chipem. Dzięki za dobrą radę. A już miałam urządzać tu piknik. Wiesz, kocyk, kremik, kiełbaski, parawan. Uważaj, następny może... Johnny?
Johnny! Kurwa. Okej. Jest okej. Kurwa. Kurwa, kurwa. Spierdalaj stąd. Nie było najczyściej, ale dobrze poszło. Co z detonatorem? Działa? Jest git, nawet nie gubi zasięgu. Odjedziemy stąd na tyle, żeby impuls nam nie przypierdolił. Zaczaimy się na tamtym klifie. Stamtąd dobrze widać przekaźniki. Zaczekamy na nią. Dobra. Masz. Zawsze chciałam nacisnąć taki wielki czerwony guzik. Ale będziemy wiedzieć kiedy. Nie martw się, zobaczę ją. Odpalisz impuls, jak dam ci znać. Nawet nie zorientują się, co ich zmiotło z nieba. A tak swoją drogą... Niedługo pierdolniemy w wartą miliony euro baksów własność Kang Tao. Jak się z tym czujesz? Zdecydowanie potrzebuję tego pierdolnięcia w moim życiu. No i to właśnie chciałam usłyszeć. Ciekawe. Co? Cisza. Szum miasta, ludzkie głosy, zapachy. Nie ma tego. Znikło. Nawet wiatr tylko tę pustkę potęguje. Zapomniałam już, że cisza w ogóle istnieje. Ale z zapachami to jednak przesadzasz. Kojotów nie czujesz? Serio? Myślałam, że to twój odświeżacz w samochodzie. Wal się! Lepiej się teraz skoncentruj na wypatrywaniu tej afałki. No to co, wypatrujemy? Leci! Od strony Pacyfiki! Czyli gdzie? Przygotuj się! Jeszcze chwila? Jeszcze? Teraz! No to bum! Cholera, co jest? Wspaniale, kurwa. No to pierwszy. Klikaj, klikaj. Dobra. Panam, silniki ciągle działają. Kurwa, ucieknie nam! Nie ucieknie. Musimy ją dorwać! Czekaj chwilę. Panam, co ty wyprawiasz? Co ona odpierdziela? O, panie! Bazukę wyciągła! Ale sucz! I tak to się robi! Traci wysokość! Ty popieprzona suko, jedziemy tam! Jedziemy! Mamy ją! Po takim jebnięciu nie ma szans, żeby się utrzymała w powietrzu! Będą musieli lądować awaryjnie albo się rozbiją! Wyłapałeś to? Ognia, afałka, nie widzę oznaczeń. Tracą wysokość. To Mitch i Skorpion. Jesteś? Co oni odpierdalają? Przy generatorach! Jedź za nimi! Zaraz ruszam w twoją stronę! Może problem baterii sam się... Nie zbliżajcie się do afałki, powtarzam! Nie zbliżajcie się do afałki! Po drodze, bo zacznę zabawę bez ciebie. To Kang Tao, poczekajcie na mnie albo spierdalajcie stąd! Pewnie chcą im pomóc, ale nie wiedzą, że to korpy. To jest kurwa samobójstwo! Impuls zakłóca nadajniki, nie słyszą mnie! Mam trójkę na radarze. Drony? Tak, przygotuj się. Okej. Drony. Musimy to ominąć. Musimy dotrzeć do Mitcha i Skorpiona. Drony. Ale coś takiego małego to takie gówno ciężko trafić. No to jak ja mam to trafiać? Wiecie, jak to ciężko jest trafić takie małe gówno? Problem. Coś się zacięło. Wysiadło wspomaganie. Naprawię to. Trzymaj się przez chwilę. Jedziemy na autopilocie. Zaciął się sukinsyn. Kurwa, siedzą nam na ogonie. Wiem. To niezłe. Trzaski nie chcą puścić. Jeszcze chwila. Kurwa! Nic mi nie będzie, okej? Okay? Powinno już działać. A pieprzyło ją. Dobra. Chwila powinna już bum. Dobra. Fuck yeah. No pozbyłem się dronów. Dobra. Spróbuję to ostrzelać nawet.
Może to coś pomoże. Żeby to szybciej zeszło. Tum 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 tum. Może będzie lepiej. Spadła! Za tamtym wzgórzem! Mamy jej z głowy! Ach, kurwa! Panam, wszystko okej? Okay? Pierdolony rykoszet! Dasz radę? Ach, spoko, przeżyję. Ej, ziom! Gdzie jesteś? Halo? Mhm, jasne! Nadawajcie na otwartym kanale w pobliżu wraku, bo może jeszcze się was nie spodziewają! Ja pierdolę! Coś się stało. Słyszałaś te strzały? Wie, im się coś musiało stać. Sprawdźmy to! Jest wrak. Ale nie widzę ani Skorpiona, ani Mitcha. No zabili ich, no co ma... Chyba przeterminowane. Ach, chuj. Wi, podepnij się do drona. Zeskanujemy okolice. Musimy wiedzieć, co się dzieje. No to lecimy. Podłączysz się do wizji? Mhm. Wi, jeśli oni dorwali Aldecaldos, jeśli Mitch i Skorpion nie żyją, to ja... Wiem. Wiem. Wpięta. Przejmuję sterowanie. No dobra, skanuję tam jakieś pojazdy, czy co to jest. O nie! Co o nie? Przykro mi. To twój klan? Aldecaldos. Tak. Wszyscy nie żyją. Wi, a jeśli... Jeszcze niczego nie wiemy. Zostawili wyrzutnie, rozniosą nas na strzępy, jak się zbliżymy. To Mitch. Jeszcze żyje. Czyli mają ich. Da się ją zdjąć? Może. Ale trzeba by się tam przedostać. Pięciu kangów na patrolu. Gdyby nie te pieprzone zakłócenia, ostrzegłabym ich. To przeze mnie. Po co oni jechali za tą AV-ką? Matoły! Pewnie trzymają Helmana w AV-ce. Pamiętaj o wyrzutni. Rozniesie nas, jak podjedziemy. Dobra, to robimy tak. Ty zostajesz w wozie, a ja spróbuję... Nie rozpędzaj się tak. Idę z tobą. Tam są moi ludzie. Panam, nigdzie nie idziesz. Jesteś ranna. Zaczekasz w wozie. Ja spróbuję ogarnąć wyrzutnię. No, dobrze. Ale mam karabin Mitcha. Spróbuję cię osłaniać stąd. Dobry pomysł. Ruszaj. Dobra. Do niczego mi się, baba, nie przydasz. Ej, mi broń. Dobra. Strefa zagrożenia. Dzień dobry. Co tam jest? A, zwalczy chciałem dać. Uliera. Adonk. He! Szybko poszło. Oj. Elo, mordo. Pum. Dobra, uważaj, bo tutaj jest. Takie coś, gówno jedno. Dobra, drugie gówno. Ile idzie tutaj? Jakieś... W ogóle nie wiem czemu, ale przypomina mi to jakiś Terminator, nie? Jak te roboty chodziły te sobie. Nawet nie przyjrzałem się twarzą, ale to chyba coś jak Terminator. Tam w środku. A, cztery tylko naboje. Cholera. Dobra, mam 30 naboi jeszcze w tym. To niezłe amunicje. Broń typu smart wymagają łącza smart. Okej.
bronię typu smart. To nie jest złe, się przygotowałem na misję. Skoro mam tylko jakieś gówna. Dobra. Leczonko i lecę. Ja, ja, o. Oj, 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 oj. Co tam? To się zbugowało, czy to jest co w środku? Ała. Pozbądź się wieżyczki. Aha, to ta wieżyczka mnie bije. Dobra, próbujmy. No halo. Dobra. Komponenty potrzebne do czegoś wytworzenia. Jak ja mam się tego pozbyć? Sam nie wiem. Pozbądź się wieżyczki. Jak mam się tego pozbyć? Żadnej bomby czy coś, to ja już nie mam, nie? Szybki dostęp? No, nie mam. Zimna krew, punkty duszy. Jakiś panel sterowania mi pisze. O co chodzi? Czy tam jest jakiś panel sterowania pod to? Niby ta, ale... Kang Tao, uzbrojona. Oj, 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 co jest? Pozbądź się wieżyczki. Jak ja mam to zrobić niby? Zostań niby wieżyczka i co? Nie wiem w sumie. Zebrano coś tam i tutaj świecą na fioletowo. A jakieś elementy. Coś się zbugowało czy co? To mi nawet za dużo nie robi, nie? Nie mogę nas zjać. No ale nie wiem, co tu trzeba zrobić. Nie wiem, laska, co tu trzeba zrobić, nie? Wejdź do EV-ki, okej? Okay. Ale ona płonie, to jak ja mam do niej wejść? Czy jeszcze... Otwórz drzwi, osłaniam cię. Poparzyłem chyba. Dobra. Teraz! Odsunąć się! Odsuńcie się i rzućcie broń! Albo go zastrzelę! Powtarzam! Rzućcie broń! Natychmiast! Easy. Wszystko w porządku? Nic mi nie jest. Ty matule pierdolone! Oberwałaś? Czekaj no, opatrzę ci to. Nic mi nie będzie, chodźmy stąd. Nie zdążyliśmy się wycofać panom. Błyskawicznie się przegrupowali i zaczęli pruć rakietami. Straciłem wszystkich ludzi. Wszystkich? A Skorpion jest tu? Mitch? Czy on... On żyje, tak? Pana, przykro mi. Nie zdążyłem. Nie. Jesteś
jesteś pewien? Nie. Skorpion i reszta żałuje, że nie zjawiliśmy się wcześniej. To byli świetni ludzie. Najlepsi. Nie musieli tu dzisiaj zginąć. Powinnam była go powstrzymać. Próbowałem. Ciebie też by nie posłuchał. Nigdy nas nie słuchał. Uparty sukinsyn. Skoro byliście w okolicy, to pewnie też z powodu tej afałki. Potrzebujecie czegoś? Muszę dotrzeć do człowieka, którego przewozili w tej afałce. Wiesz coś? Widziałeś? Tak, zabrali go ze sobą. Naszymi wozami. Gdzie? Na zachód. Niewielki oddział. Obstawa tego twojego pasażera. Pewnie szukają sposobu na zawiadomienie centrali. Więc to wyście jej przygrzali z EMP? Próbowałyśmy was ostrzec, ale nie byłyśmy w stanie się z wami połączyć. Jeśli zabrali wasze wozy, to może będzie dało się ich wyśledzić w tym pyle. Panam, słuchaj. Wiem, że to nie najlepszy moment, ale ja muszę dorwać Hellmana. Obiecałaś mi pomóc, to wciąż aktualne? Ja zawsze dotrzymuję słowa. Mitch, dorwę tych skurwysynów. Jedźcie, zwołam ekipę. Zajmiemy się tu wszystkim. Zostawimy ci mój wóz na wszelki wypadek, tylko pilnuj działka, bo czasem się zacina. A my weźmiemy motocykle. Jasne. Kang Tao stracili kontakt ze swoją AV-ką. Prawdopodobnie już jej szukają. Lepiej się pośpieszcie. Ale Panam... No? Odbierzesz ten wóz, prawda? Obiecuję. Zbierajmy się, zanim przyślą tu jakieś służby ratunkowe. Ruszajmy. Mam nadzieję, że nie odjechali za daleko. Zaraz się przekonamy. Dobra. Szybko. Ślady zaczynają się tam. Pojedziemy za nimi. Nie wytrzymam. Ciągle ten chip coś daje znać. Zeskanuj tropy. Dobra. Mamy trop. To jedziemy za nimi. O, dobra. Okej, jedziemy za nimi, ale czym? Tym motorkiem? To lecimy, nie? Scorpion mówił, że Night City mnie rozczaruje, wiesz? Tak dobrze cię znał? Być może lepiej niż ja siebie. Mówił, że jak już będę miała dość miasta, to zakupujemy żarcie w puszkach, zalejemy termosy kawą, whisky i ruszymy w trasę, byle dalej od tego całego syfu. Brzmi jak fajna przygoda. Z tego lotniska został tylko spękany beton i przerdzewiałe blachy. Jeśli myśleli, że stąd zawiadomi... Uważaj, snajper za vanem! Ktoś tu jest? Ojo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 j
Zajebiście! To za naszych kutasy! Dobra. Torba higieniczna? A nic się do strzel przyda? No co jest? Gówno. Au, 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 au. Dobra. Pozostali musieli zabrać Helmana. Jeśli się do widzenia. No to się lepiej pośpieszmy. No dobra, podążaj śladami Waleju. Z ich wozów. Sprawdźmy go. Nie wiem, czy tu cokolwiek jeszcze znajdziemy. Tyle wystarczy, gościa to na pewno nie. Zostawili kilku. Trzeba sprawdzić, gdzie Kang Tao go zabrali. Szybko. Też bym tak zrobiła. Szukają sposobu na wezwanie swoich. Przecież na motocykl, no. Przecież. Nie będę z buta popylał. Z tymi pieprzonymi zapłuceniami. Przyjadą po niego, nie martw się. Wiesz, o czym teraz pomyślałam? No. Że tak właśnie wygląda moje życie. Kurwa, właśnie tak. Jak tylko próbuję się wyrwać z jednego gówna, wpadam w następne, jeszcze głębsze. Panam. I jeszcze wciągam innych za sobą. Ale koniec z tym, słyszysz mi? Możesz mnie mocno kopnąć w dupę, jakbym jeszcze coś spierdoliła. Kopnę na 100%. Obiecaj. Dobra, obiecuję. No dobra, lecimy. Ślady prowadzą za to wzrok.
starej stacji benzyny. Co do? Idę o zakład, że tam trzymają Hermana. Co do? Co? Kto postawił to gówno na ścieżce? Ale śmieć. Wypieprzyłem się. Gnoje. Ale gówno mapa. Nie lubię tej mapy. Dobra. Jedziemy. Ale to jest słabszy motocykl niż ten od naszego, kurde, Jackiego. O, fuck. Dobra. Spoko, spoko. Kogoś zaczepiłem. Ale jedziemy pod punkt obserwacyjny. Lepiej na skróty, a nie tą drogą, bo w sumie będzie szybciej na ługo zjechać niż ścieżkami jakoś tak dziwnie. Nie wyjdziecie z tego żywi, chujki. Siema, mordy. Patrole rozstawili się tutaj. Widzę. Helmana pewnie trzymają gdzieś pod kluczem. Dystrybutory są w niezłym stanie. Dobra, wyleczę się, żeby... Oj. Zorientujemy się szybko. Do przodu! Ała! Zmieniam magazynek! Tu. Dobra? Na raz to cię brał twój stary w łazience. Cyk. Au. Ale tam był granat. Biorę. O fuck. Okej, gdzie on jest? Co? Chwila, bo ja nic nie ogarniam, gdzie... Ale bym spadł. I spadłem, ale nic mi się na szczęście nie stało. Ciach. Jestem w środku. Helman musi być. Pam! Oj! Zmęczyłem się. Dobra, o, udało się ten. Piłeczkę to stresowanie. Po co mi? Przegrupować się! Dobra. Nie podoba mi się to halkowanie tutaj. Ej. Wybuchło coś. Nic nie widzę. Co to za dron? Mi bije jakiś. Ten gościu jest tam w ogóle, siedzi sobie jakby nigdy nic, na wywalone ma. Dobra. Jak on tedy przeszedł w ogóle? Co? Dobra, ładuj to. Oj. Uważaj. Złom. Dobra. Pieprzony złom. Wypierdzielaj. No, odsuń się. Dobra. Jest ten gościu chyba. Nie strzelaj! Nie mam broni! Kim ty jesteś? Marty. A to moja stacja. Pierdolone korpy wjechały tu jak do siebie. Zajęli wszystko. Mnie zaprosili tutaj i zatrzasnęli drzwi. Nie wyglądasz na przejętego.
Powiedzmy, że to nie moje pierwsze rodeo. Za każdym razem pył opada, problemy znikają w ten czy inny sposób, a ja... Ja otrzepuję gacie i wracam do roboty. Przywieźli ze sobą człowieka, którego szukam. Cywil. Musiałeś go zauważyć. Ślepy nie jestem. Gdzie go trzymają? Stary warsztat. Na górze jest służbówka, tam go... Dzięki. Wiem, gdzie trzymają Helmana. Idę tam. Dobra, osłaniam cię. Dobra, to idziemy tam. Gościu już się sam przewrócił. Dobra. Rabinos. Jakiś sop. No dobra, to bierzemy. Okej, tutaj? O, apteczka. Kto cię przysłał? Hej, spokojnie, musimy pogadać. Pracujesz dla Yorinobu Arasaki? Ja myślałem, że chcę mu Roda zrobić. Z powrotem, czy... To jest. Nie ma gdzie uciec. Już nikt mu nie pomoże. Żałosny szczur. Ucisz go. Nie przypadł ci do gustu, co? Tak jak ty jemu. Cwaniak jeszcze nie wie, że ciebie powinien się bać bardziej niż Arasaki. To nic osobistego. Miałaś dać znać Takemurze, kiedy znajdziesz Helmana. Racja. Zadzwonię do niego. Tylko pamiętaj, masz Helmana, a to ostatnio bardzo cenna waluta. Postaraj się na tym coś ugrać. Takemura uratował mi życie. Bo miał w tym interes. Teraz też chodzi tylko o biznes. To nie jest twój kumpel. Takemura, mam dobre wieści. Dorwałam Helmana. Żyje? Co powiedział? Żyje, żyje. Na razie nie był zbyt rozmowny. Zabieram go teraz do Sunset Motel. Przyjadę tam. Przetrzymaj go do tego czasu. Tak zrobię. Do zobaczenia. Trzeba go zabrać gdzieś, gdzie da się spokojnie porozmawiać. Racja. Wygląda na to, że twoi nowi przyjaciele się zjawili. To on? Tak. Zabierz go na zewnątrz. Wrzuci się go na motocykl. Dobra. No wrzucę go na motocykl, no. Leż grzecznie. Kawaleria przyjechała. Mitch zgarnął kilku aldekardos. Jest czysto. Po drodze nikogo nie widzieliśmy. Ale lepiej stąd spieprzać jak najszybciej. W ogóle to... Co chcesz z nim zrobić? Stoi za tym długa historia. Nawet nie wiem, gdzie ją zacząć. Opowiesz przy następnej okazji. Sol. Tu wszystko skończone. Jest czysto. Słyszałem, że Mitch żyje dzięki tobie. Dzięki Vi i Panam. Obie ratowały mi dupę. Mam nadzieję, że on wart był tego wszystkiego. Sol, ja próbowałam połączyć się ze Skorpionem, ale... Może mogłabym jakoś pomóc. Zrobiłaś już wystarczająco dużo. Próbowałam go powstrzymać. No nie wierzysz mi? Vi, powiedz mu! To naprawdę nie jest wina Panam, Sol. Ostrożnie. Jeszcze nie jesteśmy znajomymi. Poza tym nikt nikogo o nic nie obwinia. Jasne. Panam mi tylko pomagała. Gdyby nie ja, ta afałka nie zostałaby uszkodzona. Skorpion i jego ludzie nie ruszyliby za nią. Taka jest prawda, Sol. Gdy jesteś Aldecaldo, zawsze odpowiadasz za siebie i swoich bliskich, niezależnie od okoliczności. Być może Panam musi zadać sobie pytanie, czy wciąż jest z Aldecaldos. Kurwa. Nie przejmuj się Solem. Przejdzie mu. Mam to gdzieś. Ale on nie ma cię gdzieś, Panam. Jak tylko dowiedział się o wszystkim, kazał ruszać za wami. Martwił się, że coś ci się stanie. To on
Może wam chwilowo nie po drodze, ale należysz do rodziny. A dla rodziny Sol zrobiłby wszystko. Tylko czy ja wciąż należę do tej rodziny? Wiesz, że tak. Wróć do nas. Rozumiem. Vi, przepraszam za tę scenę. Sama widzisz, trudne to wszystko. Ale poradzę sobie. A ty o siebie dbaj, dobra? Sol, Mitch, oni naprawdę traktują cię jak rodzinę. Może powinnaś dać im szansę? To wszystko nie jest takie proste. Jak to w rodzinie. Nadlatują! Macie minutę! Zwijamy się. Ja też spadam. Dobra. Co, mam go wieźć przez całą drogę? Chyba nie, oby nie, bo raczej bym tego nie chciał, nie? Dobra. Hej. Gdzie jesteśmy? Chcę pogadać o biochipie, który stworzyłeś dla Arasaki. Dobra, wyjaśnijmy sobie jedno. Nie przysyła cię Yorinobu Arasaka. Nie. To znaczy, że masz dla mnie nową ofertę. Jeśli twój szef zapłaci więcej niż Kang Tao, możemy negocjować. Nikt mnie tu nie przysłał. Mam problem, a ty mi pomożesz. A co to ma wspólnego z biochipem? Mam w głowie konstrukt Silverhanda. Zaczynam od tego świrować i wiem, że będzie już tylko gorzej, jeśli go nie usunę. Nie tak to reklamujecie na mieście, więc słucham wyjaśnień. Silverhand? Prototyp? Niemożliwe. Skąd masz ten biochip? Musisz usunąć biochip z mojego systemu. To nie takie proste. To ty go skonstruowałeś, tak czy nie? Więc w czym problem? Jeśli mówisz prawdę, masz w głowie nową, eksperymentalną wersję biochipu. Czym się różni wersja prototypowa? Zawiera jakiś inny typ engramu? Bardziej... świadomy? Agresywny. To biochip jest wyjątkowy, nie engram Silverhanda. Poprzednia wersja służyła do kontaktowania się z zapisanymi engramami. I była cholernie rzadka i cholernie droga. Ta jest jeszcze rzadsza. Miała służyć do pełnej aktywacji engramu w nowym ciele. Kiedy opuszczałem Arasakę, projekt był wciąż w fazie testów. Okej, twój tech działa, gratulacje. A teraz go usuń. O, proszę. Najpierw muszę to zobaczyć. Okej. Niewiarygodne. To wygląda? Nie wierzę, że ten typ ma nam pomóc. O kurwa! Robi wrażenie, co? Szkoda, że nie będę mógł zbadać tego dokładniej. O, jeszcze tego brakowało, żebyś była jego królikiem doświadczalnym. Mów, jak się tego pozbyć! Przykro mi. Twoja sieć neuralna uległa całkowitej deterioracji. Nie może już działać samodzielnie. Jedyne, co mogę zrobić... Aha, zaczyna się targować. To dać ci namiary na dobrą klinikę w Szwecji, gdzie pomogą ci przejść bezboleśnie przez ostatni etap. Co dokładnie się ze mną dzieje? Ty mi powiedz, jak to jest mieć dwie osobowości? Bo to nie jest tak, że słyszysz głosy. Ty jesteś jednocześnie sobą i Silverhandem. Widzę go i mogę z nim rozmawiać. To nie jest rozmowa, ale rozumiem, co masz na myśli. Zauważyłaś już, jak konstrukt wpływa na twój proces decyzyjny? Daj już spokój. Dobra, dosyć tego. Czy ty teraz grasz na czas? Bo nie wiem, co próbujesz zrobić. Przekonać mnie, że na nic mi się nie przydasz?
Bo w takim razie mogę ci po prostu strzelić w łeb! No wreszcie. Spróbuję ci pomóc, jeśli przejdziesz razem ze mną do Kang Tao. Zapomnij o Kang Tao. To co, masz jeszcze jakieś pomysły? Jeśli myślisz, że ktokolwiek poza mną będzie w stanie ci pomóc, mogę ci przekazać schematy biochipu. To pełna dokumentacja projektu. Kang Tao oferowało za nie naprawdę dobrą cenę. Masz je przy sobie? Musi mieć, przecież bez nich jest gówno wart. Wi? Takemura? Co on tu robi? Też ma do ciebie parę pytań. Jeśli będziesz współpracował, może nawet uratuje ci tyłek. Już prawie z nim skończyłam. Schematy relika. Lepsze to niż nic, o ile znajdziemy kogoś, kto zrozumie cokolwiek z tego techno-bełkotu. Okej, jest twój. Zostawię was. Mam nadzieję, że się dogadamy. Tak byłoby dla ciebie najlepiej. Wi, zapamiętam to. Strasznie tu gorąco. Napiłbym się czegoś. Mi nie dała ci nawet szklanki wody. Co za nieludzkie mego. Widzisz? Ja pierdolę, popatrz na to. Dostaniesz cały wiatr. Nie trzeba. Skurwysynę. Ty co? Teraz opowiesz, jak to zamierzasz rozjebać Arasaka? Powiem, że gardzę drobnymi złodziejkami, które myślą, że wizyta w Afterlife czyni z nich buntowniczkę. Wydaje ci się, że rzuciłaś wyzwanie Arasace, ale oni potraktowali cię jak śmiecia i zostawili na wysypisku. Przecież sam dałeś się zabić Arasace. A potem zamknęli cię w pudełku, w którym siedzisz do dzisiaj. Dziewczyno, zabili mnie, bo wydałem im wojnę. Twoją ambicją było ukraść im auto. Skończmy te dziecinady. Ja tylko próbuję ci pomóc. Nie chcę i nie potrzebuję twojej pomocy. Idź już, mam cię dość. Tak, plus minus od półtora misji do dwóch. Od półtora misji do dwóch misji, czyli gdzieś tak jeszcze, ile gdzieś odcinków? Cztery odcinki licząc z tym, co teraz, tak? No... Mniej więcej, bo nie wiem, która jest minuta. Już ci mówię. 56. No to będę musiał kończyć ten odcinek. Dzięki wam oczywiście za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Ja byłem Rewes. No i trzymajcie się. Do usłyszenia. Miłego dnia. Hej, hej. Pa, pa.